Dzień drugi, nowenny przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. 18 sierpnia, niedziela. W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach złożonych w skarbcu jasnogórskim zwabiła bandę rabusiów zarażonych błędami sekty husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć cudowny obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie stoi kościół świętej Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą, po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce ojcowie Paulini odnaleźli szczątki rozbitego wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną. Powiadomiono napadzie, król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza widoczne na obliczu jasnogórskiej pani przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu. Modlitwa dziękczynienia. Maryjo, ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień narodu. Dziękujemy Ci, Pani Częstochowska, za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię. Dziękujemy Ci, Pani Częstochowska, za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz. Dziękujemy Ci, Pani Częstochowska. Modlitwa czci i miłości. Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak możnych, jak i ubogich, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Matko, która jesteś pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Modlitwa prośby. Prosimy Cię, jasnogórska Matko, kiedy źli ludzie nam zagrażają, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, bądź naszą pomocą i naszym wizerunkiem. Kiedy tracimy dobra materialne, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Módlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią, ze strony wiernych spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i zapraszam w dniu jutrzejszym. Szczęść Boże.